Ale dzisiaj testujemy kolejny podkład, tym razem drogi podkład Smashbox Studio Skin, 15-godzinny podkład, czyli długotrwały, a dodatkowo nawilżający, więc coś w sam raz dla mnie. Jak słyszycie w tle gdzieś tam wirującą pralkę, to bardzo Was przepraszam, ale ja sobie tak lubię włączyć pranie do nagrywania. Żartuję oczywiście, nie pomyślę nigdy, a tutaj jest za ścianą pralnia. No właśnie, długotrwały podkład do 15 godzin sprawia, że skóra jest nawilżona i nie błyszczy się. I właściwie to jest wszystko, co tutaj piszą. Zostań nieskazitelna przez pełne 15 godzin. Naszą niesamowitą, właśnie taką długotrwałą formułą, która ma pozostać nawilżona i nie błyszczeć się, a niedoskonałości mają być zmiękczone, zgubione jakby. Krycie jest możliwe do budowania od średniego do pełnego. I ten podkład dodatkowo jest odporny na wodę pod, na... jak to się mówi? Na wysoką wilgotność i na te, na odbijanie się na ciuchach i jest oil free. No dobra, ja mam go w kolorze 1-2, kupiłam go w Sephorze. Jest jeszcze jeden kolor jaśniejszy. Cena około 160 zł, więc na pewno warto skorzystać z promocji, wiecie, z kuponów rabatowych na kartach klubu Sephora. Kolory są dość jasne, ten się wydaje być całkiem przyjemny w buteleczce. Buteleczka z pompką szklana, taka klasyczna. Fajna matowa pompka, fajnie wygląda, ale na pewno będzie szybko się brudzić. Ale to się ma wytrze. Podkład jest dość rzadki. Ja mam nadzieję, że ja byłam przez ten cały początek tego filmu ostra, bo właśnie dopiero włączyłam automatyczną ostrość, a była manualna. Podkład dość rzadki, spływa z ręki, nałożę go pędzlem syntetycznym i zobaczymy jak to. Kolor wydaje się być już bardzo taki naturalny i przyjemny. Jest neutralny w kierunku do żółtawego. Sprawia wrażenie podkład takiego przyklejania się do skóry. Pachnie trochę farbą olejną. No zdecydowanie to jest podkład, który zastrza. Czyli ma taką właściwość jak wszystkie długotrwałe podkłady, więc powinien się utrzymać naprawdę dobrze. Nie powiedziałam jeszcze, że na buzi mam tylko i wyłącznie krem nawilżający. Mimi! Hej! Ty bandziorze! Framugę chciała drapać. Pojemność jest 30 ml i tutaj patrzę szczerze, z tyłu jest ostrzeżenie trzymać z daleka od oczu i nie używać, kiedy wystąpi podrażnienie. Wygląda na twarzy naprawdę przyjemnie. Przyjrzałam mu się przed chwilą z bliska. Kolor ma bardzo ładny i powiem Wam, że wygląda jakby na cienki podkład, że się tak wyrażę. Trochę mi przypomina ten w wykończeniu Urban Decay Naked Skin, którego już też kiedyś recenzja była i to jest jeden z moich ulubionych. Spróbuję jeszcze miejscami dołożyć troszeczkę, żeby zobaczyć, czy faktycznie to krycie budujemy. No tak, tutaj można. Powiem Wam, że naprawdę podoba mi się, jak wygląda i widać, że to jest produkt długotrwały, bo on na twarzy zastyga. Ja Wam zaraz zrobię zbliżenie, żebyście mogły zobaczyć z bliska. Sprawia wrażenie takiej dość cienkiej i dość naturalnej warstwy przy naprawdę dobrym kryciu. To, że zastyga, jest czuć. On jest jeszcze lekko lepki w tej chwili, ale myślę, że on zastygnie. I to jest taka właściwość też właśnie starego Revlona. Kolor staje, jeżeli miałyście albo na przykład podkładu MAC Pro Longwear. One zastygają i siedzą na buzi taką dość dobrą, wodoodporną warstwą, że tak powiem. Ja go lekko przypudruję, ale już z doświadczenia wiem, że na mojej twarzy takie produkty zaczynają pięknie wyglądać po dobrej chwili od nałożenia i przypudrowania, bo jakby wtedy one się tak ładnie ze skórą łączą i z podkładem i wiecie, te wszystkie warstwy przez siebie przechodzą i buzia wygląda naprawdę ładnie. Na tę chwilę mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba kolor, jest naprawdę taki lekko żółtawy, bardzo lekko, nie jest pomarańczowy, jest właśnie lekko żółtawy, przez co wygląda, wydaje mi się na mnie bardzo naturalnie. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że zrobię zdjęcia z fleszem, nie wiem czy tutaj jest jakiś SPF zapisany gdzieś, nic tutaj nie widzę na temat SPF-u, pewnie wynika to ze składu ewentualnie, ale skoro nie piszę o SPF-ie, to powinien naprawdę ładnie na zdjęciach wychodzić. No dobra, ja wykończę makijaż i zaraz jeszcze do Was wrócę.
nowy róż z Bicoru, to jest Cosmo, Como Skin Finish, I'm sorry. Kolor 5. Jest przepiękny. Jeszcze go nie używałam dzisiaj. Pierwszy raz z wami użyję. Zobaczcie. Wygląda trochę jak orgazm z Narsa. Nie będę już używać rozświetlacza, to już zdecydowanie wystarczy. No i makijaż skończony. Na usta nie będę nic nakładać, bo mam na nich taki błyszczyk z kolagenem, który ma je tam niby wypełniać i tak dalej, więc niech się wypełniają. Uciekam. Godzina jest 13:49. Zrobię zdjęcie z fleszem i spotkałam się wieczorem sobie, żeby zobaczyć, jak ten podkładzik się utrzymał. Na razie bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem podsumować podkład. Godzina jest 23:18, więc mam go na buzi już prawie 10 godzin. I powiem wam tak, ogólnie utrzymał się nieźle, natomiast spodziewałam się po nim trochę więcej. Na zdjęciach wychodzi bardzo ładnie, co zresztą możecie teraz zobaczyć. Odbija ładnie światło w takim pozytywnym sensie. Myślę, że on też nie ma w składzie SPF-u, chociaż tu jest titanium dioxide. Ale to nie wiem, czy to jest, czy nie mylę. Jeżeli to jest filtr, to jest raz, dwa, trzy, na czwartym miejscu, ale nie wiem, czy nie mylę z innym titanium. W każdym razie, on jest na bazie wodnej, więc jest faktycznie beztłuszczowy. Nie wygląda źle, na pewno plusem jest to, że cały dzień nie miałam uczucia ściągania, natomiast no tutaj się trochę mi pozbierał, tu mi się trochę pozbierał. Tu już wygląda tak dość nieświeżo, a co dopiero by było za 15 godzin. Oczywiście go nie poprawiam. Myślę, że on by się ładnie utrzymał kontur twarzy, jak widzicie. Myślę, że on by się też ładnie utrzymał na przypudrowany trochę lepszym pudrem, na przykład z tej matem z Rimmela albo jakimś innym. Tu wyszedł mi pryszczyk, ale to wiecie, od jedzenia też, więc go nie obwiniam. No ogólnie nie jest źle, natomiast jest trochę gorszy od Maca Pro Longwear'a i to tyle, no. Za te pieniądze spodziewam się lepszego podkładu, jednak będzie to podkład na pewno jeden z moich ulubionych. Oceniam go dość surowo, dlatego że on kosztuje no 169 zł, więc halo. Także to już wszystko na... Aha! I lekko się utlenił, lekko przyciemnił. Może nie bardzo, ale jednak lekko, więc muszę wam o tym powiedzieć. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że recenzja wam się jak zwykle podobała. Pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji, o komentarzu i zapraszam was do zajrzenia w opis na dole, bo tam są różne dane, Facebook i inne takie. Do następnego razu, hej!